Mateusz Styczak, takie po tym meczu wrażenie, Mateusz, że ty powinieneś, jakoś w najbliższym czasie obstawić albo jako wróżka zacząć zarabiać. Na konferencji prasowej powiedziałeś na zero i gola strzelę po rzucie rożnym. Wszystko wyszło jak należy. No tak. Tak było dwa dni temu, tak powiedziałem, cieszę się, że to się dzisiaj stało i, no i widać, trzeba wierzyć w to, co się mówi i spełnia się. Ten pierwszy gol po rzucie rożnym, taka kombinacja Wdowik, Taras i ty, wyćwiczony? Czy trochę przypadku? Nie, przypadku nie ma. Trener Rafał Grzyb świetnie nam z te fragmenty gry rozpisuje i każdy wie, gdzie ma wchodzić, gdzie ma wbiegać. Też dogadujemy się między sobą przed każdym rożnym. No i widziałem, że piłka leci do Tarasa, to że nie ma szans jej uderzyć, że może ją zgrać, więc byłem gotowy na tą piłkę. Po twojej głowie, po twoim czole widać, że tutaj było oprócz tej tradycyjnej dla gry, takiej fajnej gry, dużo też naprawdę dużo walki, takiej typowej walki wręcz. Tak, no Radom, jak mi się wydaje, że słynie właśnie z takiej gry i dzisiaj trzeba było podjąć rękawice, podjęliśmy walkę i dorzuciliśmy do tego naszą jakość, naszą kulturę gry, no i wygraliśmy. A jeszcze w drugiej połowie, kiedy trener gości, przepraszam, gospodarzy zrobił sporo zmian, to tam tych takich paru wiatraków było z przodu i było tam dużo roboty. Tak, no mi się wydaje, że Radomiak w drugiej połowie robił taki przysłowiowy młyn i gdzieś się napierali, ale był ciężki moment, przetrwaliśmy go razem jako drużyna i chwała nam za to.